Dziś nietypowo, raport z przebudowy Kaczeńcowej na odcinku od Rojnej do Odrowąża i przy czym ważne zastrzeżenie. To nie jest inwestycja miejska, to wykonuje prywatny deweloper, ale było bardzo wiele pytań o to, co tu się dzieje, jak tu się dzieje, nawet prośby wręcz o relacje, dlatego ja będę na ten temat też mówił, aczkolwiek zastrzegam, że nie pucuję się do tego, aby to było robione za miejskie pieniądze, natomiast warto wiedzieć też, co dzieje się, bo to jest jakby pierwszy krok do dalszej inwestycji, bo odpowiadając na wiele pytań, które się tu w tym momencie pojawiają, to nie jest jeszcze budowa przedłużenia Kaczeńcowej do Rąbieńskiej. Na to w tej chwili trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy, przy czym ten wykonawca będzie jeszcze wcześniej wykonywał projekt, a dopiero później przystąpi do tych prac i te prace zostaną zrobione praktycznie już po tym, jak zostanie przebudowana Szczecińska. Wiadomo, że od jak skończy się Krakowska, to będzie robiona Szczecińska, a po Szczecińskiej będzie budowane to przedłużenie Kaczeńcowej. Natomiast ten krótki odcinek, tu gdzie była trylinka prawie że Rojnej do Odrowąża i kawałeczek dalej, tam gdzie się zaczyna inwestycja deweloperska, jest przebudowywany przez prywatnego inwestora. Na razie można, jeśli chodzi o cały postęp prac, zaznaczyć, że jest już zerwana stara trylinka, w tej chwili są wykopy, też jest usunięte, jeśli chodzi o stare krawężniki, są też usunięte, wykopane pewne wykopy pod instalacje. W tej chwili te prace postępują, jeszcze nawet ekipa jeszcze tu w godzinach wieczornych pracuje. Ja co jakiś czas, jak będą pytania, będę to relacjonował, natomiast trzeba pamiętać, to jeszcze nie jest budowa do Rąbieńskiej i to nie jest inwestycja miejska. Aczkolwiek oczywiście mieszkańcy będą z tego korzystać.